those idiots. They're destroying everything. How can I take over the city and build the Eggman Empire if there is no city? He will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Man. I'm at my limit. I have no choice. Send in the Eggman fleet. Charge! I bet no one expected this baby could fly. I transported this brilliant flying fortress to this planet over 2,000 years ago. It's magnificent. The perfect killing machine, ready to oppose Terra in unimaginable ways. Do these fools really believe they can stop me? Isn't that the Doctor? Shadow, do not fear. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shadow the Hedgehog. Ta misja jest naprawdę dziwacznie ustawiona, dlatego że ta misja jest tak ustawiona, że jest oczywistą, logiczną konsekwencją wykonania złej misji w Glyphic Canyon. Natomiast ten poziom występuje dwie misje dalej na ścieżce neutralnej. In this blue sky, staring at it from afar, have I seen it before? Tak, Shadow, widziałeś w Sonic Heroes. Więc żeby ten poziom miał jak najwięcej sensu, trzeba wykonać złą misję w Glyphic Canyon, a następnie dobrą w Cryptic Castle. Pod względem misji jest to jeden z lepszych poziomów, dlatego że wszystkie misje tutaj nie wymagają żadnego zbieractwa, nie wymagają zabicia wszystkich kosmitów, tylko zamiast tego w jednej i w drugiej misji musimy znaleźć 5 czegoś i to zniszczyć. I są ustawione w taki sposób, że bardzo ciężko jest przegapić którąkolwiek z nich. Wydaje mi się, że ta misja miałaby najwięcej sensu, gdyby była zamieniona z Cryptic Castle. Do Cryptic Castle możemy się dostać poprzez wykonanie złej misji poziomu Cryptic Canyon, która polega na aktywacji 5 zielonych klejnotów Black Dooma. I w tym poziomie się dowiedzieliśmy, że te 5 klejnotów służyło do tego, żeby aktywować te latające świątynie. I to idealnie by do siebie pasowało, ale nie. Najbardziej prawdopodobne jest, że dostaniemy się do tej misji, kiedy zupełnie olejemy Black Dooma i zamiast tego będziemy po prostu wykonywać misje neutralne. Bo ten poziom jest na najbardziej neutralnej ścieżce. No cóż, poziomy w tej grze wydają się porozrzucane w zupełnie losowej kolejności, zupełnie bez ładu i składu. No cóż. Najgorsze jest to, że często kolejności, które mają jakikolwiek sens, wymagają wykonywania misji właściwie w taki trochę losowy sposób, że najpierw wykonujemy złą misję, potem dobrą, albo odwrotnie. I to mi się wydaje takie dosyć dziwne, jakby twórcy właśnie planowali, że ludzie będą sobie wykonywać misję w taki losowy sposób, że raz dobrą, raz złą, zamiast konsekwentnie dążyć do dobrego albo złego zakończenia. I myślę, żeby się to nawet mogło sprawdzić, jeśli te wszystkie misje byłyby sobie równe, a one nie są. Nie oszukujmy się, nie są. Najłatwiej jest wykonać misje neutralne, więc najprawdopodobniej ludzie będą wykonywać misje neutralne, szczególnie, że gra na samym początku nie za dobrze tłumaczy mechanikę, w jaki sposób działa misja. Przez to, jak łatwo jest przegapić jednego kosmitę albo jednego żołnierza w Westopolis, to jest bardzo prawdopodobne, że ludzie po prostu odruchowo wezmą sobie smaragd chaosu i przejdą Westopolis na ścieżce neutralnej. I w ten sposób już tak będą w miarę dotykać tej ścieżce neutralnej. A w końcu przypadkiem trafią na jakąś misję, która jest łatwa do wykonania, wykonają ją przypadkiem i tym oto sposobem dostaną się do jakiegoś innego poziomu niż na ścieżce neutralnej. Przez co zrozumieją, o, więc to tak działają te misje. Że to nie jest jakiś bonusowy cel w danym poziomie, tylko to jest główny cel, od którego zależy to, do którego poziomu trafimy. No cóż. Nie jest to aż tak oczywiście wyjaśniane. Teraz, jak już grałem w tą grę od wielu lat, no to wydaje mi się to jak najbardziej oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że za pierwszym razem aż takie oczywiste może to nie być. Do tego bardzo nieoczywiste jest to, że żeby odblokować prawdziwe zakończenie, trzeba przejść tą grę 10 razy z
10 różnymi zakończeniami. To zupełnie jest intuicyjne, tak jak było w Sonic Adventure 1, 2, Heroes. Właściwie we wszystkich poprzednich pierwszych Sonicach to jak najbardziej miało sens, dlatego że poznawaliśmy historię z różnych perspektyw i dzięki temu mogliśmy zobaczyć zakończenie, które wymagało tych różnych perspektyw. No a w Sonic Heroes to było dosyć irytujące, natomiast Sonic Adventure 1 i 2 były różne style gry albo różne poziomy, więc było to zupełnie coś innego. Heroes, no właśnie, był podobny problem z powtarzalnością. Chociaż Shadow pod tym względem akurat nie jest aż taki zły jak Heroes, dlatego że właściwie tylko Westopolis musimy przychodzić 10 razy. Pozostałe poziomy, myślę, że 2 razy wystarczy. Kolejna nieintuicyjna rzecz. Teraz wykonuję misję dla Black Dooma, więc staram się unikać zabijania kosmitów, ale żeby teraz przedostać się dalej... Kills Blast! Nie chcę za bardzo się trzeć, bo nagrywam w nocy. Musiałem zabić tych strażników, żeby otworzyć drzwi. Więc musiałem się celowo i świadomie przeciwstawić żołnierzom Black Dooma, tylko dlatego, żeby wykonać jego misję. Ach, akurat mi zabrakło jednego kurczyka. Za tymi drzwiami znajduje się złoty, latający, ten, nie wiem jak to nazwać, ptaszek. Natomiast złote ptaszki są lepsze od czarnych ptaszków, dlatego że złote ptaszki potrafią strzelać bez zużywania naszej amunicji. Tak się trochę rozgadałem na temat nieintuicyjności, że właściwie nie wspomniałem na temat tego, że najlepiej podczas zestrzeliwania latających fortec doktora Eggmana, najlepiej celować w działka. Działka do nas strzelają i dobrze strzelać w pociski, tak żeby nie oberwać. Natomiast jak nie ma działek, to wtedy nie ma pocisków do zestrzelenia, więc możemy znacznie szybciej i bezpieczniej po prostu strzelać sobie w latające statki i strzelać, aż w końcu je zniszczymy. Pierwsze 4 statki są dosyć małe oraz mają znacznie mniej wieżyczek, natomiast ostatni to jest znacznie większa forteca. Ma znacznie więcej działek, a i tak bardzo łatwo jest zestrzelić. Te działka i tak dosyć szybko giną. Przede wszystkim należy uważać na to, żeby nie oberwać. W razie czego, nawet jeśli oberwiemy, to tutaj jest zapasowe działko. Niestety, jeśli nasze działka zostaną zniszczone, to mamy trochę przychrapane i wtedy już raczej nie mamy szans na to, żeby zestrzelić. I nam się udało! Pokonaliśmy złą misję. Pokonaliśmy armię doktora Eggmana. Doctor, I have no further use for you. Lubię tę misję. Całkiem fajny design poziomu. Do tego misja jest całkiem fajna. Shadow czasami potrafi być naprawdę całkiem niezłą grą. Zakładając, że akurat to nie jest misja, która polega na zabiciu wszystkich kosmitów 100% i nie omięciu ani jednego. No to teraz wykonajmy misję dobrą, więc pomówmy doktora Eggmana w jego planach przyjęcia władzy nad światem, bo to jest coś, co każdy dobry jeż by robił. Oczywiście służenie doktorowi Eggmanowi to jest największe dobro i w ogóle... Zabijanie kosmitów to oczywiście jest zawsze dobre, ale tutaj jest szczególnie dobre. Ale przynajmniej teraz, wykonując misję dla doktora Eggmana, nie musimy atakować jego własnych robotów, żeby dostać dobrą rangę. The temple is beginning to rumble. Hurry, before this place! Don't let them get away! Ciekawe, czy jeśli bym czekał za długo, to wtedy to miejsce by się zapadło. Raczej nie, biorąc pod uwagę, że ta gra cały czas uwzględnia możliwość backtrackingu. Użycia punktu kontrolnego do tego, żeby się przeteleportować wcześniej i wykonać jakiś cel misji, który wcześniej nie był wykonany. Więc raczej nie ma co się spieszyć, to tylko straszenie. Więc wykonując misję dla doktora Eggmana, musimy zniszczyć te klejnoty, które potencjalnie aktywowaliśmy w Wikipedia. Albo nie. A i tak są aktywne. Więc możliwe, że Black Doom zupełnie nas do tego nie potrzebował, więc po prostu wysłał sobie swoich ludzi i sam sobie aktywował. Bo czemu nie? Bo mógł. W końcu wszystko nie mogło się opierać na samym szalonie. No cóż, to jest wojna. Natomiast Shadow jest tylko jednym jeżem. Strasznie silnym jeżem, ale tylko jednym. Z drugiej strony to wydaje się, że w związku z tym Sonic raczej nie powinien być dla doktora Eggmana największym zagrożeniem, biorąc pod uwagę, że on jest jeden sam i mógł być tylko w jednym miejscu naraz. Oczywiście jest bardzo szybki oraz czasami zdarza mu się nawet latać,
ale jednak... No, jest tylko jeden, więc prawdopodobnie będzie atakował największy możliwy cel. Natomiast pozostałe... No cóż, bardzo ważne jest tutaj urozmaicenie, zróżnicowanie, a także rozproszenie się. Lubię sekcję platformowe z tym łazikiem. Możemy skakać bardzo wysoko, a także możemy się bawić w Mario i skakać na głowy przeciwników, mordując ich na miejscu. Lepiej się to sprawdza przeciwko małym kosmitom, ale nawet przeciwko duchom się sprawdza całkiem nieźle, zadaje im całkiem powodne obrażenia. Więc możemy kilka razy i naskoczyć na głowę i łup, a także fajnie jest tak przeskoczyć z platformy na platformę i prosto na przeciwnika. W sumie to jest taka dodatkowa satysfakcja z tego, że udaje nam się wyskoczyć na sam środek tej platformy. Te platformy na szczęście są bardzo duże, nie wymagają tutaj żadnej szczególnej precyzji, co jest akurat bardzo miłe. Jednak jest to takie urozmaicenie, ale myślę, że jednak najlepiej się sprawdza w tym poziomie. Ten łazik jeszcze powraca w innych poziomach, jednak są takie momenty, w których raczej się nie za dobrze sprawdza. Na przykład jest taki moment, w którym możemy użyć tego łazika do tego, żeby wiatraki nas nie wyrzucały do góry, nie wywywały powietrze, dzięki czemu no nie musimy omijać jakichś przeszkód. Do tego jeszcze dojdziemy. A tutaj była zmyłka. Zazwyczaj te klejnoty były w środku, tutaj był na zewnątrz i w dodatku jeszcze chodziło o to, żeby iść dolną ścieżką, a nie górną. I trzeba było odzyskać. Jeśli nie zauważyliśmy tam po drodze, to mogliśmy się zgubić i nie wiedzieć, gdzie mamy znaleźć ten ostatni klejnot. To znaczy byłby ostatni, gdybyśmy go pominęli i musielibyśmy go potem szukać. Kontrola chaosu! Właściwie to nie było. W tym momencie to zrobiłem, bo tak to mógłbym przelecieć przez tą całą sekcję, a zamiast tego będę musiał znowu przelatywać tym kosmitom. Na całe szczęście jest to bardzo łatwa, lekka i przyjemna sekcja, podczas której mogę sobie trochę postrzelać do kosmitów, chociaż też trochę nie bardzo, dlatego że mi zostało naprawdę bardzo mało amunicji, więc nie mogę po prostu spamować strzelając. No i jeszcze przy takiej prędkości jak lecę, dlatego że staram się przelatywać jak najszybciej, nie aż tak prosto jest trafić, ale wygląda na to, że krótko trafię. I ostatni klejnot jest już przed nami, natomiast jeśli wykonywalibyśmy misję neutralną, to tam zaraz potem jest pierścień końca poziomu, więc myślę, że nie ma sensu pokazywać wam tej misji trzeci raz, wiecie gdzie jest zakończenie. Tutaj możemy użyć tych platform z boku, ewentualnie zrobić speed-offowy skok, jakby to było pierwsze Sonic Adventure. I cannot betray the doctor. No właśnie, wielka szkoda, że speed-offowy skok działa tak jak w Sonic Adventure 1, tylko jednak się to aż tak często nie przydaje. Raz taki czas się przydaje, ale rzadko. Do zobaczenia w następnej części!